Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy kolejną partię w wariancie zatrutego pionka. Polecam wszystkim grać czarnymi wariant zatrutego pionka. Daje niezapomniane przeżycia. Gram czarnymi. Partia grana za pomocą poczty elektronicznej w internecie. Posunięcia wysyłane w tempie 3 dni na ruch. Ja to wysyłałem tego samego dnia, co dostałem. E4, C5. Po prostu lubię szybką grę, nie lubię czekać, myśleć. D6. Szykujemy się do wariantu Najdorfa. Nie boimy się szacha na B5. D4. Białe przyjmują. Otwartą walkę, kiedy wszyscy przyjmowali, nie bawili się w jakieś boki zamknięte, ataki Grand Prix, czy Prix Grand, czy jakieś inne. Skoczek C3, A6. To ustawienie i częściowo to charakteryzuje właśnie wariant Mieczysława Najdorfa. To był taki wybitny szachista polski, przedwojenny olimpijczyk, który podczas olimpiady, po olimpiadzie w 1939 roku w Buenos Aires został w Argentynie. Olimpiada rozpoczęła się w sierpniu, a skończyła po rozpoczęciu wojny. I on tam pozostał w Polsce, stracił całą rodzinę w getcie. Ale przez wiele lat, chociaż był obywatelem Argentyny, czuł się Polakiem i odwiedzał nasz kraj przy każdej okazji. Niestety nie miałem okazji ani przyjemności osobiście poznać tego wspaniałego człowieka. Goniec G5. To oczywiście gram czarnymi. E6. Białe grają pryncypialnie. Wydaje mi się, że niektórzy zawodnicy grający w radosne szachy nie bardzo czują tu posunięcia debiutowe. Po prostu wykonują je powtarzając po innych, powtarzając. Tu przypominam, że posunięcie B5 prowadzi do wariantu lwa Poługajewskiego. A to do wariantu zatrutego pionka, który grywał Fischer, Kasparow i inni silni zawodnicy grywali. Hetman D2. Ofiara piona. Poskoczek B3 pokaże inną partię. Hetman bije B2 i skoczek B3. Skoczek broni wieży. Można było grać wieża B1. To jest taka inna odmiana. Ale jak się tak zastanowimy, za co białe zaofiarowały pionkę? Ich skoczek odszedł z centrum. No właśnie, za co? I teraz białe oddają najaktywniejszą figurę. Ściągają czarnym do centrum jednego piona więcej. Otwierają linię D. Goniec E2. Ten goniec idzie na H5. On idzie na H5, żeby strzelać na F7. Dlatego czarne wykonują takie dziwne posunięcie H5. Jak widzimy, czarne nie zrobią ani roszady krótkiej, ani długiej. Roszada. Skoczek D7. Kończymy rozwój. No, mamy problem z białopolowym gońcem. Mamy problem z wieżą. Ale biały też nie za bardzo. Król H1. Okazało się, że Kasparow, kiedy był młodym człowiekiem zwanym juniorem, grał tę pozycję również białymi. Po hetman D4, B5, skoczek B1, hetman A4. No skoczek na B1 tak dziwnie stoi, wygania hetmana na lepszą pozycję. C4, B4, F5. O, tu widzimy, że odsłania się przekątna. Dlatego goniec chce iść na H5. Po H5 tej możliwości nie ma.
Kasparow to wygrał, ale wygrał tak zwaną siłą gry. Wygrał dlatego, że grał lepiej w szachy. Teraz nastąpiło H4. Zamiast H4 alternatywą było skoczek C5. F5. Białe rozbijają przykrycie czarnego króla, biorą piona. Widzimy jaka ostra gra. Jednakże posunięcie H4 jest posunięciem mistrzów świata. Grywał tak Kasparow z krótkim Nigelem. Krótki Nigel zagrał H3. Kasparow, goniec E7. Wieża AD1. Trzeba powiedzieć, że do tej partii, znaczy na tej partii częściowo się wzorowałem, bo nagrana była 3 lata wcześniej. Może nawet 4. Po prostu uwierzyłem analizom Kasparowa. Jest taki pomysł, co by wybrać sobie szachistę, który nam się podoba, podoba nam się jego styl gry i zaadoptować grywane przez niego debiuty, warianty debiutowe, przynajmniej sporą część i powtarzać. Jest to dobry pomysł. Co prawda tu krótki zremisował po takiej ostrej grze. Tu znowu pokazuje, że się odsłania przekąt na H5, E8. No ale tak było. W partii ze mną przeciwnik uderzył w centrum E5. Normalne jest, że przy królu w centrum strona przeciwna otwiera pozycję. Fe5. To było gorsze, ten pion jest ważniejszy. Tu niby ktoś powie, że się otwiera punkt F7 i białe ostro idą. No i teraz nie bardzo można być, trzeba wzmocnić punkty. Skoczek B6. Skoczek odsłania gońca, który strzela tu. Ale trzeba powiedzieć, że za konisia czarne mają gońca i dwa piony. Gonisz jest trochę lepszy od konisia, mają centrum. No i mają dwa piony. Hetman E3. Teraz śmiałą koncepcją było skoczek A4. Goniec G4, skoczek bije C3. Każda redukcja materiału jest korzystna dla czarnych. Łatwiej im się bronić. Propozycja wymiany hetmanów. Po wymianie hetmanów pozycja czarnych jest kompletnie wygrana. Silne centrum, ruchome. Takie piony, które mogą iść do przodu, to jest ruchome centrum. Rzadko się spotyka ruchome centrum w obronie Grünfelda. Plus para gońców. A jak to grać? No przede wszystkim nie spieszyć się z marszem tego centrum. Powolutku, powolutku, krok po kroczku, w tyralierze. Tyraliera to wszystkie idą w jednej linii. I atakuje się pionami w jednej linii. Jak we wojsku. Skoczek D5. Skoczek bije D5, ED5. Wymiana tego skoczka jeszcze bardziej wzmocniła centrum. Bo co tu się... O, to tak się mówi, ale piony kryją. Kryją kompleks pól. I jak to atakować? Jak się przedzierać? Goniec F3. No goniec F3, ale my tu otwieramy linię. Jak pion zbije, będzie otwarta linia H i otwarta przekątna. Można było grać goniec D5. Widzimy, że punkt F7 przykryty jest przez białego pionka. Goniec H6 i figury czarnych wchodzą. Król odejdzie sobie. Może, no nie wiadomo, ale gdzieś odejdzie. I te dwie wieże tu będą matować. Białe zagrały G3. Co nie jest gorsze. Bo pozycja białych i tak jest trudna i każda rada jest im potrzebna, bo tak jak mówię, pionów czarne mają dużo. O, czarne zobaczyły, o tu. Zobaczyły rentgena. Tu, tu, tu. Jak pion dojdzie do A4, to będzie chrum, chrum.
Goniec bije D5 i chrum, chrum. Koniś nie może odejść, bo zasłania hetmana. A pozycja czarnych, choć praktycznie te figury nieużywane, jest nie do ruszenia. Zwracam uwagę, że 20 posunięć. Czarne nie zrobiły roszady, nie ruszyły tych figur. Hetman stoi na aucie, na bandzie, jak ktoś woli. I czarne wygrywają. Hetman C3. Chodzi o to, żeby po wzięciu konisia skrzywdzić tu. Bo tu jak hetman nie może odejść, bo leci wieża, hetman zbije wieżą, wchodzi nowa wieża i czarne przegrywają. Ale czarne bronią gońca, żeby wieża tam mogła grać. Wieża FD1. Wieża jest broniona. Teraz można zbić i odejść hetmanem. Zbić konisia, odejść hetmanem na C5. Goniec F3. F6. Bronimy z nadmiarem piona E5, którego hetman chciał zbić z uwagi na związanie piona D6. Wieża tu rentgenem patrzyła. Goniec E2. Napad na wieżę, nie dajemy wieży. B6. Za chwilę połączymy wieżę. Hetman E3. Król broni strategicznie ważnych punktów. Wieża D3. Goniec wchodzi do gry z szachem. Hetman B4 i białe podziękowały. Partia jest bardzo ciekawa. Ciekawość wynika z faktu, że czarne tak prawie nie grały. No, całą grę zrobiły białe. Czarne tylko wzięły pionka, a białe za tego pionka się męczyły. Ale w rzeczywistości wszystko sforsowały czarne. Jeszcze raz polecam wariant zatrutego pionka do wprowadzenia do samodzielnej praktyki turniejowej. Dziękuję za uwagę.